Tak. Stop kamera. Bardzo dobry. Jesteśmy w studiu filmowym Hollywood w Warszawie i kręcimy dwa spoty informacyjne o Kongresie Pamięci Narodowej przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Będą to spoty, które będą miały emisję zarówno w telewizji, jak i w internecie. Do telewizji robimy wersje 15-sekundowe, do internetu robimy wersje dłuższe, w których bardziej się zagłębiamy w całą historię. Instytut Pamięci Narodowej sięgnął po taką formę, ponieważ zależy nam na dotarciu do zupełnie nowych kręgów odbiorców i przekazaniu informacji o naszych działaniach w dotychczas niestosowany sposób. Mieliśmy dwa dni zdjęciowe, dosyć długie, dosyć intensywne. Zdecydowaliśmy się na zbudowanie scenografii na studio, trzech pomieszczeń, które readaptowaliśmy i skorzystaliśmy z jednej lokacji zewnętrznej. Ja w tej pracy najbardziej lubię to, że wchodzimy do zupełnie pustego studia, w którym nie ma absolutnie nic oprócz podłogi. I to wszystko, co tu robimy, powstaje z pojedynczych elementów i jest wynikiem pracy bardzo wielu osób. Góra musi być tutaj połączenie, bo to jest jedyny stabilny łącznik, który łączy się dwa elementy. Mamy dwa bardzo różne spoty. Pierwszą opowieść mamy o zabawce. Mamy tatę w odległych czasach przedwojennych, który pokazuje swojej córce zabawkę. I ta córka przenosi tę zabawkę i tę zabawę przez różne sceny swojego życia, w których nawiązujemy do ważnych wydarzeń historycznych i pokazujemy w bardzo symboliczny sposób, jak taka jedna zabawka i prosta historia potrafi nam połączyć pokolenia. Na poziomie preprodukcji zdecydowaliśmy się na użycie jazdy równoległej, tak aby historię opowiedzieć od początku do końca w tym samym ruchu kamery i tak, żeby można bez problemu przecinać się od pomieszczenia do pomieszczenia. Zadanie, które postawił przed nami reżyser, nie było do końca łatwe, ponieważ nie świeciliśmy w sposób naturalny, tylko chcieliśmy uzyskać światłem pewną teatralność tych pomieszczeń. Największą rzeczą, której się obawiałem w tej całej realizacji, to była praca z małą dziewczynką. Mieliśmy tutaj Julkę, która miała 8 lat. Ona miała bardzo ciężką rolę do zagrania i nagle okazało się, że udało nam się stworzyć z nią taką atmosferę zabawy, gry, intymności z ojcem, którego grał dorosły i doświadczony aktor, że wszystkie te obawy nam prysły. Drugi spot jest spotem troszkę wychylonym w przyszłość. Próbujemy za pomocą nowoczesnej technologii ożywić emocje i ożywić wspomnienia, którymi żyła nasza bohaterka kiedyś dawno temu. Dobra, to sliderek troszeczkę bliżej i robimy to. Moją ulubioną sceną była historia z Powstania Warszawskiego z racji użycia dymu, światła, a również chemii niesamowitej między aktorami. I już po pierwszym dublu było widać, że ta scena będzie miała bardzo głęboki wymiar emocjonalny. Ja pamiętam moje rozmowy z dziadkami, pamiętam siedzenie z dziadkiem przy stole, wyciąganie różnych gratów. Pamiętam to, jak jakieś drobne przedmioty wywoływały emocje, które doprowadzały do opowiadania historii.
Chcemy zaintrygować odbiorców historiami wziętymi po trosze z życia codziennego Polaków i pokazać, że przeszłość, historia Polski warunkuje naszą obecną tożsamość, to, jakimi osobami jesteśmy dzisiaj. Chcieliśmy pokazać to, że historia może mieć inny wymiar niż ten, z którym się zderzamy w szkołach, że historia może być naszą historią rodzinną, czymś, co żyje w nas i przechodzi z pokolenia na pokolenie.